Zastanówmy się, ile to jest 30% z 6. Na przykład, tabliczka czekolady kosztuje 6 zł, ale akurat dzisiaj jest obniżka 30% na wszystkie słodycze. Ile dostaniesz zniżki? 30% to inaczej 30 setnych. 30 setnych. Zatem liczysz tak naprawdę, ile to jest 30 setnych z 6. Czyli liczymy, ile to jest 30 setnych z 6. Czyli mnożymy 30 setnych razy 6. Tutaj zera można skrócić. Dostajemy 3 dziesiąte razy 6. 3 dziesiąte razy 6. Mnożymy licznik przez naszą liczbę naturalną. To jest 18 dziesiątych. 18 dziesiątych da się skrócić przez 2. To jest 9 piątych. 9 piątych. A to jest 1 cała. Piątka mieści się 1 razy w 9, czyli to jest 1 cała. I zostają reszta 4, 4 piąte. 1 i 4 piąte w ułamku dziesiętnym, gdybym chciała zapisać, to jest 1,8. Czyli 30% z 6 to 1,8. Zatem gdybym dzisiaj kupowała czekoladę, która zwykle kosztuje 6 zł, zapłaciłabym o 1,80 zł mniej. Czyli 30% z 6 to 1,8. Możesz zapisać również 30% jako ułamek dziesiętny. 30% to 0,30. I wtedy wyliczasz, ile to jest 0,30 razy 6. Możesz to zrobić pod kreską. 0,30 to to samo co 0,3 razy 6. 6 razy 3 to 18. 0 razy 6, 0, 1. Jedno miejsce po przecinku mamy, także w tym miejscu stawiamy przecinek. Wychodzi taki sam wynik. 1,8.